Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, stawił się w Widzbarku z okazji projektu realizowanego przez lokalną placówkę. Mamy tu zabawek wiele, razem bawić się wesele, do kolegów dobrych mam. Nowoczesny patriotyzm to inicjatywa studentów Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Animatorzy zrealizują 12 mini projektów edukacyjnych na terenie wybranych szkół w miejscowościach liczących do 20 tysięcy mieszkańców. W Widzbarku ich pobyt doceniany jest tym bardziej. Od 4 lat funkcjonuje tu niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny. W ostatnich latach taka działalność staje się nie tyle modna, co konieczna. Myślę, że to jest krwiobieg naszego życia publicznego, że to jest miejsce, w którym ogniskują się aspiracje i aktywność obywatelska. I owa aktywność od lipca do końca września jest tematem zajęć. Projekt ma służyć kształtowaniu nowoczesnych postaw patriotycznych. Opanowanie wszystkich zwrotek hymnu czy zapoznanie się z poszczególnymi symbolami narodowymi to jedne z wielu zadań, które poprzez zabawę mają zostać przyswojone przez najmłodszych. Kim jest młody obywatel? Jak funkcjonujemy w tych nowych czasach? Jak kształtować się, jak rozwijać swoje zamiłowanie do małej ojczyzny? Ale też tak, jak rozumieć współcześnie tą dużą ojczyznę? Jak rozumieć te zależności, które występują i w Polsce, i w Europie. A że w Widzbarku chłonne umysły uczniowie mają, w powodzenie akcji nikt nie śmie powątpiewać. Dyrekcja ma się kim chwalić. 105 wychowanków prowadzonych przez 14 pedagogów osiąga dobre wyniki w nauce. Tegoroczny egzamin małych absolwentów nie wymaga komentarza. W tym roku mamy wyjątkowe wyniki, jeśli chodzi o sprawian szóstoklasistów. Jesteśmy w Staninach na poziomie 7, więc drugie miejsce w powiecie ostródzkim. Aż dziw uwierzyć, że w tak małej miejscowości tak dobrze sobie radzą, mimo ograniczonych środków finansowych. Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Idzbark Mała Ojczyzna. Rodzice za edukację swoich pociech nie płacą ani złotówki. W 2008, kiedy zakładaliśmy tą placówkę, od razu mówiliśmy, że nie będzie czesnego dla rodziców, także dla rodziców dzieci, dla samych dzieci jako takich nie ma różnicy między tym, czy to jest placówka publiczna, czy niepubliczna. Tylko tyle, że jest organ prowadzący inny i my społecznie musimy po prostu więcej biegać, by tą placówkę utrzymać, by ją unowocześniać, doposażać. I tu się zaczynają schody. Członkowie stowarzyszenia niejednokrotnie muszą stanąć na głowie, żeby pozyskać pieniądze na funkcjonowanie szkoły. Ale że przedsiębiorczy to ludzie, w Widzbarku się kręci i o likwidacji szkoły na szczęście nikt nie myśli. Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Działdowie. Swoją działalność rozpoczął w 1998 roku. Początkowo pod swoją opieką miał zaledwie 20 wychowanków. Niestety z roku na rok przybywało podopiecznych. W roku szkolnym 2011-2012 placówka liczyła 82 wychowanków w 17 grupach edukacyjno-terapeutycznych. W budynku zajmowanym przez OREF i warsztaty terapii zajęciowej od kilku lat zaczęło brakować miejsca, dlatego też ośrodek zmuszony był wynajmować 400 metrów kwadratowych powierzchni w innym budynku. To oczywiście wiązało się z kosztami. Rocznie za wynajem dodatkowych powierzchni płacono ponad 130 tysięcy złotych. Władze powiatu działdowskiego tą sytuację postanowiły zmienić i przeznaczyły pieniądze na rozbudowę ośrodka. Prace rozpoczęły się w ubiegłym roku. Teraz przed firmą, która wygrała przetarg, miesiąc bardzo intensywnej pracy, gdyż pierwotnie budynek miał zostać oddany do użytku we wrześniu. Starostwo niby jest inwestorem, ale ja tu z racji tego, że jestem tak blisko, pilnuję tego i no niestety okazuje się, a to tego nie ma, to jest coś tam nie tak i no niestety no. Sam naprawdę, ja się denerwuję strasznie, bo chciałabym, żeby no weszły dzieci z dniem 1 września. Nie wiem, czy się uda to. Dużo pracy jest tam zrobione, bo byłam w środku, jestem często tam w środku, oglądam. No myślę, że może uda nam się wejść tego w tym wrześniu. Dobudówka to ponad 1700 metrów kwadratowych. Ośrodek zyska nowe przestronne sale, węzeł kuchenny, stołówkę z prawdziwego zdarzenia, a także inne pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania tego typu ośrodków. Zwiększenie powierzchni stawia przed placówką nowe możliwości. Te pomieszczenia będą przeznaczone dla uczni. Będzie
8 chyba czy 9 grup dzieci niepełnosprawnych. Będzie, staramy się również, żeby otworzyć przysposobienie do pracy, zawodową szkołę. Złożyliśmy już dokumenty do kuratorium oświaty w Olsztynie. Także będzie i zawodowa szkoła, i inne po prostu grupy, i przedszkolne, także dla tych dzieciaków to będzie. W budynku oprócz Orewu swoją siedzibę mają warsztaty terapii zajęciowej. I choć WTZ-y zostają w swoich pomieszczeniach, to z remontu ośrodka bardzo się cieszą. Wszyscy podopieczni na tej zmianie skorzystają. W starym budynku po prostu zrobi się luźniej. A uczestników warsztatów terapii zajęciowej z roku na rok wciąż przybywa. Obecnie na różnego rodzaju zajęcia uczęszcza 55 podopiecznych. Rehabilitacja społeczno-zawodowa, która odbywa się w warsztatach, jest realizowana w 11 pracowniach tematycznych. Jak życie się toczy? No, takie próbujemy przystosować uczestników do życia takiego codziennego, żeby sobie radzili, czyli to jest ta rehabilitacja społeczna. Rehabilitację zawodową realizujemy poprzez praktyki zawodowe. Obecnie praktyki zawodowe są realizowane w 3 czy 4 zakładach bodajże. W lipcu zarówno terapeuci, jak i podopieczni odpoczywali. 1 sierpnia spotkali się już jednak na zajęciach. Jedni korzystali z pięknej pogody i spędzali czas na świeżym powietrzu, a inni pracowali przy różnego rodzaju przedsięwzięciach. Tutaj czas płynie zupełnie inaczej. Niestety niektórzy, by móc być uczestnikiem WTZ-ów, muszą czekać w kolejce. To jest uzależnione, a chętnych jest sporo. Także posiadamy również listę jakby oczekujących uczestników, którzy no z czasem, jeżeli zwolni się jakiekolwiek miejsce, czy pójdzie do pracy obecny uczestnik, czasami jest tak, że rezygnują, bo stan zdrowia już im nie pozwala dalej realizować rehabilitację. Wtedy na ich miejsce występuje osoba z listy oczekujących, a tych uczestników naprawdę jest sporo i no myślę, że z biegiem czasu można było nawet rozszerzyć warsztat terapii zajęciowej o jedną pracownię czy dwie. Uczestnicy WTZ-ów, jak i podopieczni Orewu już wkrótce będą mogli korzystać z tak zwanych mieszkań treningowych. Dwa lokale mieszkalne znajdują się w nowej części ośrodka. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, łazienki i kuchni, a przybywający w nim podopieczni pod okiem terapeutów będą się uczyć, jak gotować czy dbać o czystość, a przede wszystkim będą prowadzić maksymalnie niezależne życie. Trzydziestego 1 lipca żegluga ostrucka-elbląska poinformowała lokalne media o rezygnacji z umowy na dzierżawę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie. W oświadczeniu, jakie zostało przesłane przez prezesa Waldemara Graczyka, czytamy: z dniem 15 września tego roku, w związku z rozpoczęciem projektu mającego na celu remont i rewitalizację kanału, żegluga turystyczna po tym akwenie zostaje zamknięta na okres 2 lat. W związku z tym spółka przede wszystkim musi się skupić na podstawowym podmiocie swojej działalności, jakim są rejsy turystyczne po wodach Warmii i Mazur, stanowiące wizytówkę całego regionu, a przede wszystkim miasta Ostródy. Umożliwi to zachowanie płynności finansowej w tym trudnym okresie. To był upalny dzień, na niebie ani jednej chmurki, tafla wody spokojna. Pogoda wprost wymarzona do wyprawy kajakowej. Na starcie stawiło się o wiele więcej uczestników niż oczekiwano. Z jeziora Bartężek w 16-kilometrową trasę wypłynęło ponad 100 osób. To już drugi spływ organizowany w okolicach Tardy. Jeżeli chodzi o trasę, to jest najpiękniejsza, jaką pływałem. Byłem rok temu na tym spływie kajakowym. To była mała grupka, bardzo kameralna. W tym roku, spójrzcie, to jest 140 osób. Niesamowita impreza. Mam nadzieję, że za rok też się znowu podwoi, bo atmosfera jest naprawdę gorąca i tu nie chodzi tylko o pogodę, ale o te uśmiechy, które wszędzie są. Kto pierwszy, ten lepszy. Organizatorzy nie spodziewali się aż takiego zainteresowania. Kajaki były dosłownie rozchwytywane i to cud, że starczyło dla każdego. Niekrótka, bo 7-godzinna wyprawa ściągnęła amatorów tej dyscypliny i okazała się inspiracją dla pomysłodawcy spływu, któremu po głowie chodzą nowe inicjatywy. Jest tutaj kilkadziesiąt kilometrów różnych tras. To są rzeki, jeziora, w lesie, na łąkach. Jest niesamowita możliwość aranżacji różnych imprez rowerowych, rowerowo-kajakowych, samych rowerowych 2-, 3-, 5-dniowych w oparciu o hotele, o pola biwakowe. Niestety to wszystko jest zapomniane. Jak w latach 70., na początku lat 80. to wszystko tętniło życiem. Tak od początku lat 80., jak zaczęła się ta przemiana,
praktycznie tylko widać pasjonatów. Opłata była symboliczna. Za 20 zł uczestnicy mieli zapewnione kajaki oraz moc atrakcji. Przyjemne połączono z pożytecznym. Każdy przeznaczył złotówkę na rzecz Kamila Kalinowskiego z Miłomłyna. Uczeń gimnazjum ma poważne problemy zdrowotne. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową, czyli zanik mięśni. Chłopiec w wieku 16 lat. Inicjatywa wyszła stąd, że wspólnie z kolegą próbujemy stworzyć taką akcję, żeby zbierać dla niego pieniążki. Zostało utworzone konto w fundacji. Pomagać można wchodząc na blog Nie wszystko z żelaza. Strona poświęcona jest chłopcowi i obiecującemu sportowcowi z Torunia. Na tym blogu znajduje się szereg imprez, w których wziąłem udział w tym roku. Są to m.in. zawody Ironman, w których brałem udział we Francji. Następnie to będzie jeszcze maraton wrocławski, Borówno, połówka Ironmana. I teraz jeśli chodzi o pomoc dla Kamila znajduje tam się link, który pozwala bezpośrednio wejść na fundację i wpłacić pieniążki na konto Kamila. Lubiącym aktywnie spędzać czas przypominamy o triatlonie, który już w sobotę 4 sierpnia w Wińcu. Przed zawodnikami 3 konkurencje: pływanie na 1-kilometrowym odcinku, jazda rowerem 35 km i bieg 10 km. Start godzina 10. Organizatorzy serdecznie zapraszają sportowców i kibiców. Niemal każdego miesiąca jesteśmy zmuszeni do odwiedzenia różnych urzędów czy instytucji, ale czy posiadamy wiedzę, jesteśmy dobrze informowani, jaką sprawę załatwić w danym miejscu? Urząd miasta, gminy czy starostwo powiatowe, która z tych instytucji i za co jest odpowiedzialna? Oto jest pytanie. Mieszkańców Nidzicy zapytaliśmy o to, czym zajmuje się starostwo powiatowe w Nidzicy i jak nazywa się ich starosta. Mamy pytanie, czy wie Pani, jak nazywa się starosta nidzicki? Nie mam pojęcia, dlatego że bardzo rzadko jestem w Polsce. A jak Pani myśli, czym zajmuje się starostwo powiatowe? No chyba, że zajmuje gminą. Tak mi się wydaje bynajmniej. A jakie instytucje mogą podlegać pod powiat? Gmina? Nie wiem. Mamy pytanie, czy wie Pani, jak nazywa się starosta nidzicki? A starosta nad nie wiem. A czym zajmuje się starostwo powiatowe, jak Pani myśli? No chyba sprawami naszymi całego. Tutaj powiatu, wszystkich takie rzeczy, takie coś takiego bardziej chyba. A jakie urzędy mogą podlegać pod starostwo powiatowe w Nidzicy? Urzędy? No to nie wiem, to tam chyba, co tam się są w tym. A nie, po tu. To co by GOD, takie te rzeczy, to inny urząd pracy, coś takiego, to chyba wszystko takie te rzeczy podlegają pod ten. Na pewno sprawami geodezji, tak, bo z tego co wiem, mamy, do starostwa należy ośrodek geodezji na ulicy Olsztyńskiej, więcej nie wiem, bo właśnie wyszłam z Urzędu Miejskiego. A jak Pani myśli, jakie instytucje mogą podlegać pod starostwo powiatowe? O matko, tu już w ogóle nie mam zielonego pojęcia. Się zajmuję, no to bym powiedział, remontem, bo koło i takim idzie jak krew z nosa, no, ten remont. Źle pracują w Nidzicy? Nie to, że źle, tylko jakoś wolno. Ładnie wygląda, ale strasznie wolno. Nie? A jak Pan myśli, jakie jednostki, urzędy podlegają starostwu powiatowemu w Nidzicy? No chyba te takie powszechne, gminy, nie? No to tu jest tych gmin dookoła, to no, po prostu nie jeżdżę po tych wioskach, nie mam samochodu, nie mam prawa jazdy. Nie? Znaczy naczelnicę, szczerze powiedziawszy, to nie wiem, bo mieszkam praktycznie cały czas w Olsztynie, ale jeżeli chodzi o gminę, to całą, która jest tutaj, tak? Czyli Nidzica, jakaś Kamionka, okolice. A wiecie, jak nazywa się starosta nidzicki? Teraz nowy? Nie wiem. Ja nie mam pojęcia. No po prostu mieszkamy w Olsztynie. Pan Grzegorz Napiwocki. Jest Pan pierwszą osobą, która wiedziała o tym. A może nam Pan powie, czym zajmuje się starostwo powiatowe w Nidzicy? Nie mam pojęcia. Jak Pan myśli, czym może zajmować się starostwo powiatowe? Jakimi sprawami? No tutaj to sprawuje taki właśnie nadzór tutaj nad naszą właśnie gminą, nad tym wszystkim, nad powiatem naszym. Znaczy dokładnie, znaczy tam dużo ma rzeczy, ale... A jakie jednostki, urzędy podlegają pod powiat? Jakie urzędy, jednostki? Na przykład szkoły, na przykład tutaj. Co jeszcze? Jakieś te urzędy tutaj, znaczy... Nie wiem, co tam jeszcze takiego jest ciekawego. Pani myśli, czym zajmuje się starostwo powiatowe? Sprawami... Jakby to powiedzieć?
Nad czym problemami ludzi, ludźmi, tak, ludzi, tak powiem. Czym jeszcze się zajmują? Jakimi obszarami działalności? Gospodarki, na pewno. Komunikacji. A jakie urzędy podlegają pod starostwo powiatowe w Nidzicy? Podejrzewam, że gminne, no. Starostwo to zajmuje się wydawaniem różnych decyzji, na przykład na budowę. Utrudnianiem oczywiście wykonywania tych decyzji, nie wydawaniem decyzji. A jak pani myśli, urzędy, instytucje podległe pod starostwo powiatowe w Nidzicy są takie? Na pewno są. A czy zna pani imię i nazwisko starosty? Były starosta, to pan Ekier, bardzo fajny zresztą, a teraz kto był? Pan Brzozowski? Czym zajmuje się starostwo powiatowe? Wszystkimi sprawami. A jakie obszary działalności są? Starostwo? Powiatu całego Nidzickiego. A w tym powiecie, czym zajmują się urzędnicy? Jakimi obszarami? Och, do starostwa nie chodzę, nie wiem, tam nie załatwią sprawy na emeryturze. No wie pani, troszeczkę na głowie mają. Jest powiatowe, no trudno powiedzieć. Mają swoje zadania i swoich zadań się trzymają. Różnorodne kultury, kolorowe stroje, niesamowici tancerze – to wszystko tradycyjnie już towarzyszyło Międzynarodowemu Latu z Folklorem. Kilka lat temu występy na dziedzińcu Ostródzkiego Zamku były tylko dodatkiem do olsztyńskich spotkań folklorystycznych. Z biegiem lat impreza stała się w okresie letnim prawdziwą wizytówką Ostródy. Przez 5 ostatnich lat Lato z Folklorem odbywało się na dziedzińcu Ostródzkiego Zamku. W tym roku tancerze swoje umiejętności prezentowali na deskach amfiteatru. Komfort jest zarówno dla wykonawców, dla organizatorów, no i dla widowni nieporównywalny. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego faktu, że odbywa się właśnie ten festiwal w amfiteatrze. Zamek ma swój klimat, amfiteatr ma swój przepiękny amfiteatr przede wszystkim. Chciałbym bardzo, bardzo pogratulować amfiteatru. Wydaje mi się, że jest bardzo dobrze przygotowany, nagłośnienie jest bardzo dobre. Myślę, że jest całkiem przyjemnie i jest to obiekt, na którym można dawać takie koncerty. Międzynarodowe Lato z Folklorem przez cały tydzień pozwalało widzom zobaczyć różnorodność kulturalną praktycznie z całego świata. Swoje umiejętności prezentowały zespoły z Chorwacji, Serbii, Indii, Portugalii, Węgier, Ekwadoru czy Meksyku. Przybyłą publiczność urzekli zarówno barwnymi strojami, makijażem, choreografią i kontaktem z publicznością. Opiekunowie zespołów tanecznych nie ukrywali, że po występie ich grupy zasiadali wśród publiczności, by podglądać inne zespoły. Coś się zabiera, na pewno. Coś zostaje w pamięci i później jak się tworzy coś nowego, gdzieś tam to w tej głowie tkwi i można wykorzystać. Natomiast przede wszystkim jednak przeżycia, bo jest to inna kultura, inaczej rzeczy są tańczone i raczej chyba czerpimy bardziej z rysunku, z choreografii niż z tego, co zespół ma w swojej kulturze, bo to jednak polska kultura, a inne kultury są troszeczkę inne. Podczas festiwalu nie mogło zabraknąć polskiego folkloru. Po raz drugi w Ostródzie swoje umiejętności zaprezentowała grupa młodzieżowa Uniwersytetu Warszawskiego – Warszawianka. Tancerze przyznają, iż mimo dużego doświadczenia scenicznego wciąż przed występami odczuwają tremę, ale ostrudzka publiczność swoim ciepłym przyjęciem ułatwiła im występ. Było ciężko momentami, ponieważ mieliśmy szybkie przebiórki, ale wszystko było w porządku. Pod koniec była ta adrenalina i mimo wszystko przyjemnie jest tańczyć na scenie i pokazywać się z tym tańcem. Emocje na pewno są, publiczność przywitała nas bardzo dobrze, były gromkie brawa i myślę, że jak na drugi pobyt w Ostródzie jesteśmy bardzo zadowoleni, publiczność dopisała i jest bardzo ciekawie. Choć wielu z nas zachwyca się nowoczesnymi formami tańca, to Międzynarodowe Lato z Folklorem tancerze i choreografowie udowadniają, że tańce ludowe wciąż mogą nas zaskakiwać, uczyć, a zarazem bawić.
Radio Mazury możemy odbierać w Ostródzie, Morągu oraz Olsztynku, a także w promieniu 50 km od tych miejscowości. W ich zasięgu są słuchacze pokonujący odcinek drogi numer 7 praktycznie od Nidzicy do Pasłęka, codziennie dostając porcje informacji ogólnopolskich, jak również lokalnych. W tym roku Radio Mazury obchodzi swoje 20-lecie. Z tej okazji rozgłośnia wspólnie z Centrum Kultury w Ostródzie przygotowuje specjalną atrakcję. Obchody jubileuszu 20-lecia Radia Mazury chcemy uczcić koncertem w amfiteatrze, na który serdecznie zapraszamy o godzinie 18. Będą grały zespoły country, a też gospel i pod takim hasłem country and gospel. Będzie duży koncert, będą niespodzianki. Przygotowany został taki specjalny scenariusz. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam naszych radiosłuchaczy, telewidzów i wszystkich miast, obywateli miasta Ostróda, Olsztynka, Morąga, turystów polskich, zagranicznych. Będziemy się świetnie bawić. Radio Mazury powstało w 1992 roku. Przez te wszystkie lata funkcjonowania starało się emitować informacje, które trafią w gusta jak największej liczby odbiorców. Dlatego na przestrzeni 20 lat rozgłośnia zmieniała swój program, ramówkę oraz muzykę, która powinna być emitowana z myślą hasła "Muzyka najlepsza na Mazurach". Myślę, że jest to prawda, bo jak słuchamy tej muzyki, to serce nam się raduje. Zarówno dużo muzyki polskiej, świetnej, dużo piosenkarzy tych dawnych, cudownych tekstów, ale też i współczesnych. Także muzyka, która nie przeszkadza żyć, której przyjemnie się słucha w czasie i urlopu, i w czasie całego roku. Przywołuje ona nasze wspomnienia, nasze marzenia i to jest ta najlepsza muzyka. A coś innego to jest radio lokalne. Radio, które powstało 20 lat temu i z zamierzeniem takim, że jest to prezent dla Ostródy, dla tego miasta, które no nie było tak wspaniałe jak teraz jest. Wszystkich miłośników oraz przede wszystkim słuchaczy Radia Mazury zapraszamy w sobotę 4 sierpnia o godzinie 18 do Ostródzkiego Amfiteatru. Wstęp na obchody 20-lecia Ostródzkiej Rozgłośni jest darmowy. Ogólnopolski Festiwal Ognia co roku podsumowywany jest tak. Przez 5 dni od rana do nocy, a nawet i dłużej, uczą się, trenują i przygotowują do największej imprezy w Polsce. 200 uczestników ćwiczy w pocie czoła, chcąc na wielkim finale wypaść wprost doskonale. Jeżeli mówimy o festiwalach typowo fajerszowych, skupionych na warsztatach i z takim spektaklem, to jest to największy festiwal i jedyny festiwal, na którym finałem jest pokaz, który tworzą wszyscy uczestnicy festiwalu. Każdy może zapisać się na zajęcia, każdy może dać popis nabytych umiejętności. Do Ostródy zjeżdżają się pasjonaci o różnym stopniu zaawansowania, w różnym wieku i coraz częściej z różnych stron świata. Wszystkich łączy chęć wyreżyserowania spektaklu, który długo utkwi w pamięci niejednej osobie. To jest nie tylko pokaz ognia, ale również kuglarstwo, całość, czyli żonglerka, hula hop, ogień. Różne rzeczy, ale jak przed ogniem, to trzeba się przyzwyczaić do ludzi, do ognia, ale robi się to, co się kocha, swoją pasję się spełnia i po to tu jesteśmy. To są jakieś obawy, kiedy już się jest przed tą widownią? Jest mała trema, ale my chcemy zadowolić publiczność i przede wszystkim chcemy się pokazać, co my się nauczyliśmy, jakie mamy doświadczenie. Show to niespotykane i raczej bezpieczne. Poparzenia podobno należą do rzadkości. Uczestnicy jednak dmuchają na zimne i zachowują podstawowe zasady asekuracji. Dzięki temu taniec ogniem jest i widowiskowy, i niegroźny. Dawid Skonina bez bandaży kija do rąk nie bierze. To
tylko trzy takie kije dzisiaj występują, więc tylko trzy osoby są w ten sposób zabezpieczone. Tak dla pewności, bo to też nie takie paliwo, na którym zawsze startujemy i tak dalej, więc trzeba być przygotowanym na różne sytuacje. No, myślę, że nawet bez bandaży nic by nam się nie stało, ale lepiej się zabezpieczyć. To była 9. edycja festiwalu. Uczestnicy przygotowali przedstawienie, w którym fabułą jest walka dobra ze złem. Jak widać, wodza fantazji została puszczona. Za rok jubileusz, 10. edycja. Organizator zapowiada mega fire show, ale szczegółów jeszcze nie zdradza. Uczestnicy warsztatów już dziś reklamują imprezę i zabawę, jaką jest igranie z ogniem. To jest takie przekraczanie granic, robienie czegoś, czego większość ludzi nie robi, czego się boi. Dlatego to jest takie imponujące dla publiczności, dlatego jest też takie fajne dla nas. Spragnionych emocji zapraszamy zatem do Ostródy, a warto, tu naprawdę jest gorąco. Co roku jest zaskok, a satysfakcja gwarantowana. I mimo, że jubileusz wypada w 2013, nie ma mowy o jakimkolwiek niewypale. Spółdzielnie mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim nie mają powodów do narzekań, jeżeli chodzi o przydział funduszów z Regionalnego Programu Operacyjnego. W lipcu spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z Warmii i Mazur uzyskały kolejne dofinansowania na modernizację obiektów. Tym razem poszczęściło się spółdzielni mieszkaniowej lokatorsko-własnościowej w Działdowie. Prezes zarządu nie ukrywa, że czekała z niecierpliwością na rozstrzygnięcie projektu. To są zawsze duże emocje, tym bardziej, że w poprzednich programach podobnych były to znacznie wyższe środki, pula była większa. To już jest taka końcówka tych programów, w których spółdzielnie mogą uczestniczyć i starać się pozyskać środki, więc no nie byliśmy do końca pewni, czy się uda, czy się nie uda. No wszyscy jesteśmy szczęśliwi, bo była to do końca, byliśmy w wielkiej niepewności i pozytywnie zaskoczeni byliśmy. Teraz emocje już minęły, a pracownicy zabrali się do pracy związanej z ogłoszeniem przetargów na wykonanie inwestycji. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej osiedla z wielkiej płyty z szarych zmieniają się na kolorowe, dzięki czemu duże budynki nie straszą już swoim wyglądem. Przykładem mogą być tu osiedla z Ostródy. Tak samo ma być teraz w Działdowie. Udało nam się pozyskać środki z programu 4.1, czyli humanizacja blokowisk. Będziemy przeprowadzać remont termomodernizacyjny budynków. Będą to cztery budynki. Mowa o blokach przy ulicy Norwida 15, 17, 19. Z remontu będą mogli się cieszyć mieszkańcy bloku przy ulicy Norwida 21. Cała inwestycja to 2 200 000 zł. Ponad 999 000 to kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Reszta pieniędzy pochodzi z funduszów remontowych. Prace polegać będą na dociepleniu elewacji, dociepleniu stropodachów, remoncie wiatrołapów łącznie ze schodami do budynku, na położeniu opasek. Także taki kompleksowy remont wszystkich budynków, żeby wzmocnić efektywność energetyczną no i wizualną tych nieruchomości. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace modernizacyjne mają rozpocząć się już we wrześniu, tak by zdążyć przed mroźnymi miesiącami. Ale termomodernizacja budynków to nie jedyna sprawa, jaką zajmują się w spółdzielni mieszkaniowej. Zarówno początek roku, jak i najbliższe miesiące są pełne pracy. Cały rok mamy dużo inwestycji, cały czas coś się dzieje, remontujemy, widać pewnie wiele inwestycji jest w trakcie, także cały ten rok jest taki dla nas bardzo owocny i pracowity. Zbudowaliśmy kilka miejsc postojowych, kilka parkingów przy ulicy Leśnej, przy ulicy Norwida na dole 27, na ulicy Łąkowej powstało kilka miejsc, tutaj duży parking fajny powstał między Norwida 3 5. Niebawem zostanie rozstrzygnięty 7 sierpnia przetarg na budowę kolejnych miejsc postojowych w dużej ilości przy ulicy Niedzickiej i
także przetarg na budowę drogi dojazdowej do budynku Norwida 13, bo tam nie było dojazdu. Mieszkańcy zwracali się do nas często z prośbą, że nie ma dojazdu do budynku. Żebyśmy wybudowali tę drogę, udało się, ogłosiliśmy przetarg, niebawem rozpocznie się ta inwestycja. W tym roku udało się również oddać do użytku nowoczesny plac zabaw, tak by najmłodsi mieszkańcy spółdzielni w Działdowie mieli również coś dla siebie. O innych inwestycjach i działaniach będziemy Państwa informować na bieżąco. Za nami miesiąc wakacji, a to czas, w którym albo wyjeżdżamy na urlopy, albo oczekujemy w naszych miejscowościach licznych atrakcji i sposobów na spędzenie wolnego czasu. Sierpień w powiecie działdowskim zapowiada się interesująco, a przede wszystkim spośród licznych imprez każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Już od początku roku planują, kiedy, jakie imprezy się odbędą, żeby też terminami nie konkurować między sobą. Także od początku roku już jest planowane, co kiedy się wydarzy. No, sierpień bieżącego roku też będzie obfitował w liczne wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym. 5 sierpnia miłośników aktywnego wypoczynku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szczupliny zaprasza na turniej o Puchar Starosty Działdowskiego w siatkówce plażowej. Zmagania odbędą się nad jeziorem Rumia o godzinie 11. To jednak dopiero początek sierpniowych atrakcji. W dniach 10-12 sierpnia będzie pierwszy rodzinny piknik lotniczy, tutaj pod honorowym patronatem też starosty Działdowskiego, a także burmistrza Litzbarka. Podczas tego pikniku będzie zlot samolotów, będzie też ekspozycja naziemna, można będzie podejść, obejrzeć, przewidziane są różne konkursy dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych, także różnego typu dodatkowe atrakcje, na przykład zrzuty wody samolotami dromader w wykonaniu Lasów Państwowych. A ta impreza właśnie odbędzie się na terenie lądowiska we Wlewsku, na terenie lądowiska Lasów Państwowych. 14 sierpnia odbędą się urodziny Działdowa, które w tym roku przypadają we wtorek. Mimo tego organizatorzy zaplanowali występ kilku zespołów. 668 urodziny miasta rozpoczną się o godzinie 18. Prezentem dla mieszkańców będzie koncert grupy Zako Power, której występ planowany jest na godzinę 21. Miejscem koncertu będą tereny przy boiskach sportowych przy ulicy Świerkowej. Dzień później w tym samym miejscu o godzinie 15 rozpoczną się zawody jeździeckie amatorów w skokach przez przeszkody. 18 sierpnia w parku imienia honorowych dawców krwi rozpocznie się 9. Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Świętej Katarzyny. Początek zmagań o godzinie 10. Nidzica powoli na mapie sportu znaczy coraz więcej, a wszystko za sprawą Towarzystwa Sportowego Nida i sekcji podnoszenia ciężarów. Po raz pierwszy sztangiści weszli na trening w 2008 roku. Kilka lat treningów i na swoim koncie zawodnicy mają sporo sukcesów. Co najważniejsze takich, które znaczą coś w randze ogólnopolskiej. Obecnie w sekcji trenuje 22 zawodników. Nie każdy jednak ma predyspozycję, by osiągać w tym sporcie sukcesy. Nie ma recepty. To zależy od osobowości zawodnika, od jego zainteresowań, predyspozycji. Wiadomo, że jeżeli przychodzi coś mu łatwiej, to chętniej to robi, prawda? Jeżeli z kolei musi włożyć dużo pracy, no to czasami zdarza się, że się zniechęcają, bo to jest dyscyplina niestety, ale bardzo monotonna. Treningi są bardzo monotonne, ciężkie. I naprawdę trzeba dużo siły i samozaparcia, żeby wytrzymać i wytrwać w tym. Predyspozycję do podnoszenia ciężarów ma z pewnością Krystian Augustyniak. Lista jego sukcesów niektórych może przyprawić o zawrót głowy. W swojej kolekcji ma tytuł złotego medalisty Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS-ów Juniorów do lat 18, brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów do lat 17, czy drugie miejsce w Pucharze Polski, nie wspominając już o wielu medalach z zawodów wojewódzkich. Młody Nidziczanin pamięta jednak swoje pierwsze treningi i drogę, jaką musiał pokonać, by zacząć odnosić sukcesy. Trener w nas zabierał kilku na dół
i pokazują nam filmy o podnoszeniu ciężarów, jak to wszystko wygląda, jak dźwigają ciężarowcy. No i mi się zaczęło podobać. I pierwsze treningi wyglądały tak, że pociągaliśmy się na drążku, rzucaliśmy piłką lekarską. Takie ćwiczenia typowo fizyczne. Dopiero potem pojechaliśmy na obóz do Mielna i zaczęliśmy się ruszać ze sztangami, uczyć tego wszystkiego, jak to wygląda. Z treningu na trening było coraz lepiej. Potem przyszły już pierwsze sukcesy, medale i tytuły. Dobre starty w zawodach zaowocowały tym, że utalentowanym Niedziczanem zaczęli interesować się trenerzy kadry Polski. Już wkrótce Krystian Augustyniak wyjeżdża do Opola. Tam w ośrodku przygotowań olimpijskich czeka na niego nowy etap. Przed końcem roku przebywałem tam przez tydzień. Miałem testy lekarskie, byłem badany, krew, wszystko, żeby zobaczyć, czy tam nie zażywam jakichś środków i czy wszystko jest w porządku. No, badania wypadły pomyślnie. No, trener też na mnie nie narzekał. Trochę byłem zdziwiony, że na swój wiek tak się dobrze trzyma. Ma 78 lat, a naprawdę wygląda i siłę jeszcze posiada. Także naprawdę był w porządku dla mnie. Codziennie pytał mnie, czy mi się podoba, czy nie chcę wracać do domu, czy dam sobie radę, czy mnie nic nie boli. Ale starałem, jak mnie coś bolało, to starałem nie zwracać na siebie uwagi. Ogólnie uważam, że było dobrze. Mimo iż zawodnik będzie trenował na co dzień w Opolu, to w zawodach będzie reprezentował Towarzystwo Sportowe NIDA. Sportowcy w tym klubie mają zapewnione bardzo dobre warunki. Wyjazdy na zawody, zgrupowania opłaca klub. Zawodnicy nie muszą martwić się o odpowiednie buty czy profesjonalny strój. Mamy przyzwoite, oprócz sali do treningów, mamy też całe zaplecze sanitarne, natryski, saunę do dyspozycji, więc tutaj nie możemy narzekać. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to też dzięki władzom klubu udaje się tak wszystko organizować, że zawodnicy nie ponoszą praktycznie żadnych kosztów, czy wyjazdów, czy zgrupowań, czy samych treningów. Już we wrześniu w Nidzicy odbędą się zawody w podnoszeniu ciężarów. Czwarta edycja odbywać się będzie na hali widowiskowo-sportowej. Pierwszego dnia turnieju zawodnicy rywalizować będą w Grand Prix o Puchar Burmistrza Nidzicy. Dzień później odbędą się drużynowe zmagania o Puchar Starosty Nidzickiego. Chętnych do wzięcia udziału w tych zawodach nie brakuje. Swój przyjazd zapowiedzieli zawodnicy z zagranicy. Pszczoły, pracowite i kochane przez nas za wytwarzanie słodkiego produktu spożywczego, jakim jest miód, potrafią wkupić się w nasze łaski, ale także nieźle zaleźć nam za skórę. Owady z rodziny bąkoskrzydłych nie zawsze za swoje siedlisko wybierają ule i wtedy zaczynają się problemy. W powiecie działdowskim mają małą plagę. Od 1 czerwca do dnia dzisiejszego strażacy z terenu powiatu działdowskiego wyjeżdżali aż 119 razy do zagrożeń związanych z owadami bąkoskrzydłymi. Zgłoszenia o zagrożeniu od owadów bąkoskrzydłych, to jest os, pszczół i szerszeni, w wielu przypadkach były niezasadne. Nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia. Strażacy interweniują i zarazem apelują. Niektóre z wezwań są wynikiem paniki, a nie konieczności. Od 2010 Straż Pożarna nie ma obowiązku usuwania gniazd i warto to wziąć pod uwagę. Bezpośrednie zagrożenie owady stwarzają, kiedy zagnieżdżają się w budynkach, gdzie na stałe przebywają ludzie. Tak zwane interwencje na wyrost niosą za sobą konsekwencje. Niezasadne. W przypadku są to domki letniskowe, działki, ogródki, szopy, obory, także inne obiekty, których po prostu nie przebywają na stałe ludzie, osoby. W tym momencie, jak jest zgłoszenie niezasadne, to dowódca dojeżdżając na miejsce zdarzenia wyznacza strefę zagrożenia i przekazuje protokolarnie to miejsce właścicielowi, który na własny koszt musi po prostu to usunąć, zgodnie z artykułem 61 ustawy Prawo budowlane. A że nakazy wywołują u nas gęsią skórkę, zamiast straż wzywać, warto po prostu zapytać o dane firm trudniących się usuwaniem gniazd. A takowe na pewno uzyskamy, dając zarazem święty spokój panom walczącym na co dzień z żywiołem.